Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję, że przyszłyście dzisiaj wieczorem, aby posłuchać naszego zaproszonego gościa, lekarkę z Windsor, siostrę Marię. Ale myślę, że najpierw oddamy chwałę naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. Potem będziemy siedziały i słuchały wykładu, na pewno bardzo ciekawy, to już z góry wiem o tym. A teraz proszę, powstańmy i pomodlmy się. Panie Jezu kochany, tak bardzo Ci dziękuję za ten wieczór. Dziękuję Ci za Twoje wielkie błogosławieństwo. Nasze zdrowie od Ciebie pochodzi, Panie, i chcemy naprawdę w Biblii szukać wskazówek, co mamy robić, jak mamy postępować, abyśmy były zdrowe, na chwałę Tobie. Bo Ty, Panie, powiedziałeś, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego i Duch Święty w nas mieszka. Dziękuję Tobie za to, Panie. Wywyższam Twoje święte imię, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś tu z nami. Błogosław nas, bo potrzebujemy Ciebie. Błogosław nasze rodziny, Ojcze. Uwielbiam, wysławiam Twoje święte imię, bo Tobie się chwała należy. Alleluja. Amen. Amen. Proszę, usiądźmy i nastawmy się na słuchanie. Witam wszystkie siostry zebrane. Jak już tutaj w tym biuletynie, w tej broszurce wstępnej jest powiedziane, przyjechałam z Windsor, nazywam się Maria Jakubczak. Jestem od 11, już właściwie 12, prawie 12 lat w polskim kościele pełnej Ewangelii w Windsor. I jestem z zawodu lekarzem. W Polsce praktykowałam jako lekarz pediatra. 15 lat pracowałam w zawodzie pediatry i w szpitalu, i pracowałam w przychodni. A tutaj będąc w Kanadzie, do Kanady przyjechałam w 1990 roku wraz z rodziną, z mężem i z dwojgiem dzieci. Wtedy jeszcze dzieci były takimi młodymi nastolatkami, dopiero wchodziły w wiek nastoletni. I tutaj w Kanadzie będąc nie pracowałam w swoim zawodzie. Natomiast pracowałam w trochę zbliżonym zawodzie. Pracowałam dla lekarza dentysty, dla chirurga dentystycznego, asystowałam mu do zabiegów. Pracowałam do 2005 roku. Potem ze względów zdrowotnych niestety musiałam już przerwać pracę. W tej chwili jestem na kanadyjskim disability, nie mogę pracować. Miałam w 2004 roku miałam operację na serce. Na zastawkę. Problem miałam duży z niedomykalnością lewej zastawki w sercu. To była operacja w klinice w London, 5-godzinna, długa operacja. Pan Bóg tak pięknie to poprowadził, że muszę się podzielić tym świadectwem, że zdawałam sobie sprawę z powagi sytuacji, bo już serce moje pokazywało dużego stopnia niewydolność prawokomorową. Męczyłam się bardzo, już miałam nogi obrzęknięte, także pokazywało to, że już jest bardzo poważny stan. I kiedy lekarz zdiagnozował, najpierw lekarz Windsor, później wysłał mnie do kardiologa do London i powiedziane było, że jedynym ratunkiem dla mnie operacja, no to pierwszy moment to było przerażenie, bo zdawałam sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka to jest poważna operacja. Ale modląc się i w rodzinie, i w kościele, Pan Bóg dał mi taki pokój. Kiedy szłam na tę operację, w ogóle się nie bałam, tak powierzyłam wszystko Panu Bogu i trafił się akurat taki wspaniały profesor, który mnie operował, kardiolog, który tak wspaniale tę operację zrobił. To była długa operacja, na 5 godzin zatrzymali mi serce, maszyny za mnie pompowały krew za moje serce i w tym czasie trwało to właśnie zszywanie, bo nie wiem, siostry nie znacie tak dobrze anatomii, więc ta zastawka jest w środku serca. To jest dużo poważniejsza operacja i trudniejsza niż bypassy, ponieważ bypassy to jest operacja dotycząca naczyń, które są w ścianie serca na zewnątrz, naczyń tak zwanych wieńcowych, które odżywiają mięsień sercowy. Natomiast zastawka jest w środku serca, między przedsionkiem a komorą, także trzeba się było dostać do środka serca. Tutaj całkowicie przecinali mi mostek i była długa operacja i bardzo poważna. Ale do czego zmierzam, że po tak poważnej operacji
moja rehabilitacja i dochodzenie do zdrowia były tak bardzo szybko, to się odbywało i w zasadzie teraz to mam taką tylko leciutką smuszkę na mostku. Trzeba się dobrze przyglądać, żeby zobaczyć, że tam była jakakolwiek rozcinanie, jakakolwiek blizna. A bałam się tego, ponieważ widziałam przed moją operacją, u nas taki technik dentystyczny, który naprawiał narzędzia dentystyczne, miał operację na bypassy. Jak on mi pokazał swoją bliznę, to była taka jak mój palec, wielka, gruba taka pręga. Ja tak się bałam, mówię do męża, ojej, jak ja będę chodziła z taką blizną, to ja będę musiała w lecie golf nosić, bo się będę wstydziła pokazywać. No ale tak Pan Bóg poprowadził ręce tego chirurga, że tak pięknie to zrobił, że wychodząc ze szpitala po tygodniu, tydzień czasu byłam po operacji, podziękowałam mu, że mi tak ładnie, delikatnie to zeszło, bo już wtedy widać było, że był szef bardzo delikatny. Był jeszcze czerwony oczywiście, ale to potem w miarę upływu czasu to się zrobiło zupełnie jasne. Blade, także w ogóle tego nie widać. Ale jeszcze po 4 miesiącach po tej operacji wróciłam do pracy. Później brałam leki rozrzedzające krew. No i kardiolog, specjalista orzekł, że już nie potrzebuje tych leków po 6 miesiącach, 8 w zasadzie, ale jednak okazało się, że za wcześnie były odstawione, ponieważ doznałam udaru mózgu. Był to wprawdzie bardzo niewielki udar mózgu, ale było prawostronne porażenie, nie mogłam pisać, miałam problemy z mową. Także również byłam wtedy w szpitalu, ponieważ była obawa, bo bardzo często z udarem mózgu jest tak, że po pierwszym rzucie następuje drugi rzut. Więc była obawa, że może nastąpić większy, tym bardziej, że ja mam obciążenie genetyczne, bo mój tata zmarł na udar mózgu i moja starsza siostra również miała udar mózgu. Także obawialiśmy się tego, że będzie następny jeszcze, ale Bogu dzięki nie. Wszystko się bardzo ładnie cofnęło, także, ale już zdecydowaliśmy w rodzinie, mąż i dzieci, że już do pracy nie wrócę. Także od 2005 roku już nie pracuję. Jestem na tym disability, na takiej tej rencie chorobowej kanadyjskiej. To taki wstęp ogólnie o sobie, co bym chciała powiedzieć. Teraz może przejdziemy do tematu dzisiejszego spotkania. Nasze zdrowie w świetle Biblii. Widzę już tutaj bardzo duże prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ modląc się, siostra Lidzia we wstępie już wspomniała, wyjęła mi z ust pierwszy werset, jaki ja przygotowałam na dzisiejsze spotkanie. Ponieważ Słowo Boże nam mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Musimy więc dbać o nasze ciało, ażeby było w dobrej kondycji, będąc świątynią Ducha Świętego. W pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16 werset, czytamy. Zachęcam siostry, które mają Biblię, można sobie otworzyć i korzystać albo zanotować wersety. 1 Koryntian 3,16. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? I w następnym wersecie, w 6 rozdziale, 19 wersecie, czytamy bardzo podobny werset. Również 1 Koryntian 6,19. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? I teraz tak rozważając to słowo, tak się zastanawiałam, jakie elementy wchodzą w skład tego dbania o nasze ciała jako świątynię Ducha Świętego. I podzieliłam sobie na takie trzy takie grupy, więc pierwsze to zdrowe odżywianie, drugie higiena i trzecie zdrowy tryb życia. W Starym Testamencie, w 2 Księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, 26 wersecie czytamy. I rzekł, chodzi tutaj oczywiście o naszego Boga Ojca, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, i jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę ciebie, bom ja, Pan, twój lekarz. I tutaj widzimy, że już w Starym Testamencie nasz Bóg Ojciec, Pan Bóg sam nazywa siebie lekarzem. Jest rzeczywiście naszym lekarzem. W Nowym Testamencie natomiast w liście Jakuba w 5 rozdziale, 14 wersecie czytamy. Choruje kto między wami?
niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. My, jako ludzie wierzący, chorując, w pierwszym rzędzie mamy zwracać się do naszego Ojca w niebie i w modlitwie prosić Go o uzdrowienie. Pierwszym naszym odruchem w jakiejkolwiek przypadłości powinna być modlitwa i prośba do Boga Ojca o uzdrowienie. Tak jak we wszystkim, musimy mieć jednak mądrość. Jeśli mimo modlitwy choroba nie ustępuje, należy zwrócić się do lekarza, ponieważ Pan Bóg sam siebie nazywa lekarzem, ale Pan Bóg powołuje też wśród nas tutaj ludzi na ziemi lekarzy, ludzi, którzy zdobywają wykształcenie, ażeby dbać o nasze zdrowie. I tutaj właśnie przewidziałam w tym momencie to moje świadectwo, które już z kolei ujęłam na wstępie, ale do czego zmierzam, że właśnie lekarze są używani przez Pana Boga. Ja przed operacją, zwracając się do tego profesora, mówiłam do niego, że ja modlę się o ciebie, żeby Pan Bóg cię poprowadził w czasie mojej operacji. A on mówi, ty się módl o siebie. A ja mówię, o mnie to się modli cała moja rodzina i cały Kościół, to już jest bardzo dużo ludzi. A mówię, ty potrzebujesz też Bożego prowadzenia. On zresztą z pochodzenia Polak jest, bo jego mama była polską Żydówką, jako dziecko przyjechała do Kanady. On bardzo niewiele, parę tylko słów mówił po polsku. Ale chcę tutaj właśnie też to przedstawić i zobrazować, że Pan Bóg powołuje wśród nas lekarzy, ażeby oni służyli nam swoją wiedzą i żeby pomagali nam w takich schorzeniach. Ponieważ ja mocno wierzę w to, że tak w dziedzinie zdrowia, jak i w każdej innej dziedzinie, Pan Bóg ingeruje wtedy, kiedy już my sami nie potrafimy sobie pomóc. Jeżeli boli mnie głowa, czy mam jakieś bóle brzucha, czy coś się dzieje, to pierwszym moim odruchem powinno być pomodlić się. Nasza wnuczka, która będzie miała teraz 4 latka, Zosia, ona już tak jest tego nauczona, ponieważ moja córka to praktykuje. Także jak ktoś się poskarży, że boli głowa, czy jak czasami córka mówi, że ją boli brzuch, ona już podbiega, kładzie rączkę na brzuchu i się modli do Pana Jezusa. Także dzieci nasze są obserwatorami. My nawet nie musimy do nich głosić słowa, ale one widząc naszą postawę, nasze zachowanie, naśladują to. I to jest taka właśnie ewangelizacja na żywo. Ja bym tak powiedziała, praktyczna. Dziecko obserwując zachowanie dorosłych, ono tak samo postępuje i tak samo robi. I teraz, kiedy Pan Bóg stworzył pierwszych ludzi w ogrodzie Eden, rzekł do nich. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym wersecie 29, przepraszam, pierwszy rozdział, 29 werset. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli i zostali wypędzeni z ogrodu Eden, Pan Bóg rzekł do Adama, w pierwszej Mojżeszowej, w 3 rozdziale 17 do 19 wersetu. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. I w 18 wersecie czytamy. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem pokrzywu. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Ja wierzę w to, że od tego czasu, kiedy człowiek musiał zacząć pracować ciężko w pocie czoła, ażeby uprawiać ziemię i zdobywać pożywienie, Pan Bóg poszerzył zakres żywności dla człowieka, ponieważ wcześniej w tym wersecie z Księgi Mojżeszowej czytamy, że Pan Bóg powiedział, że daje ci wszelką, nie wolno ci jeść wszelką roślinę, wszelki owoc, czyli roślinopokarm, który my teraz dzielimy na roślinożerne, prawda? Natomiast później Pan Bóg, kiedy człowiek musiał zacząć ciężko pracować w pocie czoła,
wiemy, że wysiłek fizyczny zmusza człowieka do tego, że odpowiednio też musi się odżywiać. Bo jeżeli ciężko pracujemy, wówczas nasz organizm potrzebuje bardziej kalorycznego pożywienia, do którego należy tłuszcz i białko, które uzyskujemy w większości z pokarmów zwierzęcych. Z pokarmów roślinnych również pozyskujemy białko, ale to białko nie jest tak bardzo wysokokaloryczne, jak białko pozyskiwane z pokarmów zwierzęcych. W trzeciej Mojżeszowej, w 11 rozdziale, jest dokładny opis, jakie zwierzęta ludzie mogą jeść. To możemy, nie będziemy dzisiaj tego czytać, bo to jest dosyć dużo czasu, by nam zajęło, ale polecam, możecie siostry sobie przeczytać w domu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. I w dużym skrócie mówiąc, tam jest powiedziane w Biblii, że ludzie w Izraelu mogli jeść zwierzęta przeżuwające z rozdzielonym kopytem i rozszczepioną racicą. Z opisu tego wynikało, że wieprzowina jest mięsem nieczystym. Jeżeli ktoś zna środowisko żydowskie, jeżeli macie siostry, znajomych czy przyjaciół kogoś ze środowiska żydowskiego, to wiecie, że Żydzi do dzisiejszego dnia w większości nie jedzą mięsa wieprzowego. Nie jedzą ani kotletów schabowych, ani nie jedzą wędlin, ani szynki pochodzenia wieprzowego. I teraz ja tak się zastanawiałam, dlaczego Pan Bóg powiedział, że wieprzowina jest mięsem nieczystym? Ja myślę, że tu nie chodzi o to, że świnia w pogardzie, że ona będzie wszystko jadła. To nie o to chyba chodzi. Według mnie, ja tak wierzę. Pierwszą cechą mięsa wieprzowego, dzisiejsza dietetyka wie o tym, jest wysoka zawartość cholesterolu. Żadne inne mięsa nie zawierają tyle cholesterolu, jakie zawiera mięso wieprzowe. Drugą cechą, o której ja myślę niewiele osób wie, to jest to, że w mięsie wieprzowym występuje pasożyt zwany włośniem. To jest Trichinella spiralis się nazywa po łacinie. A choroba, którą wywołuje, to jest choroba włośnica. Tą chorobą zarażają się zwierzęta od dzikich zwierząt, czy szczurów, czy jakichś innych małych gryzoni, kiedy spożyją ich odchody albo resztki z ich rozkładającego się ciała. I wtedy ten pasożyt Trichinella spiralis dostaje się do naszego żołądka. I takim cyklem rozwojowym tego pasożyta jest to, że on później z żołądka, jego larwy malutkie, przechodzą przez ścianę jelita i przedostają się z obiegiem krwi do mięśni. I w mięśniach się osadzają. Zarówno w mięśniach poprzecznie prączkowanych, tych mięśniach, które nam służą do poruszania się, ale mogą również osadzać się w narządach wewnętrznych, czy to w mózgu, czy to w wątrobie, czy to w nerkach, powodując bardzo poważną chorobę, na którą niestety nie ma leków. Ponieważ cechą jeszcze właśnie tych larw małych, które osiedlają się w mięśniach czy w narządach, jest to, że one się otorbiają taką wapienną otoczką. I przez tą otoczkę nie może się dostać w ogóle żaden środek leczniczy, żadne lekarstwo. A więc człowiek, który spożyje mięso niebadane, mięso zawierające tego włośnia, zakaża się i niestety nie ma na to lekarstwa. Dlatego jest tak ważne, żeby obecnie spożywać mięso badane, żeby nie kupować mięsa pokątnie, tak jak kiedyś było w Polsce, żeby było pokątnie, był prowadzony ubój i sprzedawali rolnicy to mięso na targowiskach. Jeżeli było niebadane, zachodziła możliwość zarażenia się tym. Na pewno w czasach biblijnych, kiedy Pan Bóg dawał przykazanie narodowi izraelskiemu, tym bardziej ci ludzie nie znali tego pasożyta, nie znali tej choroby i nie znali sposobu leczenia. Dlatego też ja myślę, że z powodu wysokiej zawartości cholesterolu oraz tego pasożyta Pan Bóg między innymi zalecał nie jeść wieprzowiny dla narodu żydowskiego. Dzisiaj tutaj oczywiście w Kanadzie nie ma tego problemu, ponieważ teraz już zresztą chyba i w Polsce
nie jest pod dostatkiem żywności i mięsa, także ludzie nie muszą kupować z pokątnego jakiegoś uboju i można kupować mięso jedynie badane, także nie istnieje ten problem. W Nowym Testamencie znowuż, w pierwszym liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 4-5 wersetu czytamy: bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Wiemy, że my obecnie żyjemy pod łaską, nie żyjemy pod zakonem i nas nie obowiązują wyżej wymienione zakazy. W 2 Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w 25 wersecie czytamy: służcie Panu Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie. Natomiast w Ewangelii Marka, w 16 rozdziale, 18 werset czytamy: węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chromych ręce będą kłaść, a ci wyzdrowieją. A więc widzimy, że mamy tutaj obietnicę od Boga Ojca, że jeżeli w modlitwie będziemy dziękować za pokarm, to Pan Bóg Wszechmogący będzie go błogosławić i nic nam wtedy nie zaszkodzi, nawet jeżeli coś trującego zjemy. Tylko jeżeli z wiarą będziemy dziękować za to, a wówczas nasz Bóg Ojciec w niebie pobłogosławi i spowoduje, że ten pokarm nam nie zaszkodzi. To tak, po takim krótkim wstępie chciałabym teraz przejść do pierwszego punktu, o którym już wcześniej wspomniałam, dbania o nasze zdrowie. Pierwszym punktem to jest zdrowe odżywianie. Pierwszą rzeczą, najbardziej taką popularną w naszym odżywianiu i jedną z najważniejszych, z czego nie wszyscy sobie zdają sprawę, jest właśnie woda. Ponieważ możemy żyć od 5 do 7 tygodni bez pokarmu stałego, ale bez wody nie dłużej niż 5 dni. Wodę tracimy przez oddawanie moczu, przez pocenie się i przez oddychanie. W sumie, w zależności od wagi ciała, jest to około 2 litrów dziennie tracimy wody. W momencie, kiedy czuję, że chce mi się pić, mój organizm jest już odwodniony, a więc jest bardzo ważne, żeby pić wodę, ponieważ moment, kiedy ja odczuwam pragnienie, to już jest wtedy sygnał, mój organizm już wtedy ma niedostatek wody. Woda spełnia bardzo ważne funkcje w naszym organizmie. Reguluje ciepło ciała, transportuje substancje odżywcze i tlen do komórek, oraz usuwa zbędne substancje i toksyny przez nerki. Działa też jako amortyzator w stawach. Pewne dolegliwości mogą być sygnałem niedoboru wody. Na przykład bóle głowy, bóle kręgosłupa, bóle w stawach, sucha skóra, uczulenia, zgaga czy zaparcia. Jeżeli obserwujemy u siebie poranne bóle głowy, spróbujmy, to nic nie kosztuje, ale ja bym tak zalecała, żeby postawić sobie szklankę wody wieczorem na naszej szafce nocnej i po wstaniu rano, zanim jeszcze wstaniemy z łóżka, wypić po prostu, nie spiesząc się, wypić pomału, przynajmniej 3/4 szklanki wody. Ponieważ praktyka pokazuje, że właśnie niektóre bóle głowy są wynikiem odwodnienia organizmu. Więc jeżeli z samego rana napijemy się trochę tej wody, wówczas mogą te bóle ustąpić. Podobnie jest z bólami w stawach, z bólami w kręgosłupie. Jak już wcześniej wspomniałam, woda jest amortyzatorem, spełnia taką funkcję jak resory w aucie, czyli po prostu wycisza wszelkie właśnie takie jakieś uderzenia w naszych stawach. I jeżeli organizm jest odwodniony, wówczas jest brak tej substancji maziowej, która znajduje się w stawie między powierzchniami kostnymi, które są z kolei taką gładką substancją wyłożone. I wówczas, kiedy jest niedobór tej wody,
może dochodzić również do bólów. Ja nie twierdzę, że to jest jedyny powód, absolutnie, bo są oczywiście schorzenia, ale jest to bardzo prosty sposób, którym możemy po prostu wyeliminować niektóre. Nic nas to nie kosztuje. Pijąc jeszcze wodę, co chciałam zauważyć, co jest ważne, jeżeli pijemy wodę, żeby nie pić wody, przypuśćmy szklankę czy butelkę wody od razu jednym haustem, ponieważ to nie nawadnia naszego organizmu. Jeżeli bardzo szybko wypijemy dużą ilość wody, wówczas ona przeleci przez nasz system, bardzo szybko dostanie się do nerek i nawet jeszcze może wykonać działanie niekorzystne, ponieważ jeżeli nerki szybko dostają dużą ilość wody, wtedy automatycznie jest wypłukiwanie minerałów z naszego organizmu. Prawidłowe picie wody to jest picie małymi łykami, systematycznie, co 10, co 15 minut, 1-2 łyki, ale systematycznie w ciągu całego dnia, tak żeby ta woda była podawana w małych ilościach, a nie od razu dużą ilość. Są ludzie, którzy piją wodę destylowaną. Otóż woda destylowana nie jest zalecana do picia, ponieważ woda destylowana wiemy, że to jest woda chemicznie czysta. Woda chemicznie czysta ma tą właściwość, że łączy się z dwutlenkiem węgla, który nasz organizm wytwarza w płucach, mamy jego dużą zawartość i wtedy powstaje kwas węglowy w organizmie, który z kolei powoduje zakwaszenie tkanek. A zakwaszenie organizmu jest bardzo niekorzystne, ponieważ zakwaszenie naszego organizmu sprzyja rozwojowi chorób, szczególnie rozwojowi chorób nowotworowych. Dlatego też woda destylowana nie jest zalecana do picia. Najlepsze są do picia wody mineralne, wody niegazowane, ponieważ wody gazowane mogą dawać uczucie wzdęć, u niektórych ludzi mogą powodować również wiatry. Najlepiej jest pić wodę niegazowaną, mineralną. Idealna zawartość minerałów w wodzie to są wody takie, zwracajmy uwagę kupując na zawartość dwóch minerałów, magnezu i sodu. Otóż najlepsza woda jest taka, która ma wysoką zawartość magnezu, przynajmniej 90 mg na litr, a natomiast niską zawartość sodu, mniej niż 10 mg na litr. To jest idealna woda z idealną zawartością. Dietetycy polecają, wiemy, że teraz jest bardzo popularne, wszyscy pijemy wodę w plastikowych opakowaniach, ale mówią, że wody w plastikowych opakowaniach, jeżeli mamy wybór, lepiej jest kupić wodę w szklanych opakowaniach. Ponieważ jeżeli kupujemy wodę w plastikowych opakowaniach, ważne jest odpowiednie jej przechowywanie. Nie należy jej przechowywać w wysokiej temperaturze, więc jeżeli latem, przypuśćmy, czy nawet zimą kupimy wodę i zostawimy ją na ileś godzin w bagażniku w aucie, wiadomo, że słońce operując daje wysoką temperaturę. Przy wyższej temperaturze pewne substancje z plastiku, jeżeli ta woda jest dłuższy czas pod wpływem wyższej temperatury, mogą przechodzić do wody. Dlatego jest to niekorzystne. Nie przechowujmy też wody w naszych, takie małe budki, takie gospodarcze, na przykład na backyardzie. Najlepiej, bo tam też słońce operuje, najlepiej jest przechowywać wodę. W garażu też nie powinno się przechowywać, bo też jest działanie słońca. Najlepiej jest przechowywać albo w piwnicy, albo w lodówce, żeby ta woda nie nagrzewała się i żebyśmy w ten sposób ochroniły opakowania plastikowe. Wody, poza tym, jak już wspomniałam, niekorzystne jest zakwaszanie organizmu. Z tego, co ja znalazłam i wyczytałam, są wody, które alkalizują organizm i to są wody Evamor, pisze się E-V-A-M-O-R po angielsku i druga woda Abita, nie wiem, czy to się wymawia Abita, ale pisze się A-B-I-T-A po angielsku mówię. To są dwie wody, które alkalizują nasz organizm. Jeżeli mamy możliwość wyboru, zalecam, żeby te wody kupować. Optymalna kwasota naszego organizmu, wiemy, to jest kwasowość organizmu, to jest między 7.0 do 7.5. To jest optymalnie. Jeżeli te wartości są poniżej 7, to wtedy mamy środowisko zakwaszone. Natomiast jeżeli mamy 7,5 albo powyżej, to wtedy jest korzystne środowisko zalkalizowane naszego organizmu.
ile powinnyśmy pić wody. W zależności, to jest zależy od masy ciała, zależy również od tego, jak ciężko, jaki wysiłek wykonujemy, zależy od pory roku. Ale tak przeciętnie to jest około 2 do 2,5 litra dziennie. Przy czym ta woda to nie jest sama tylko woda, którą my wypijamy, bo wodę spożywamy jedząc pokarmy, jedząc zupę, pijąc herbatę, pijąc kawę. Nawet w warzywach i w owocach jest również zawarta woda. Ciekawostka taka, że sałata na przykład, ona zawiera od 80 do 90% wody, sałata. Tak samo melony niektóre, prawda, jak arbuz czerwony, one również mają bardzo wysoką zawartość wody. Także te 2 do 2,5 litra wody dziennie to jest ta ogólna zawartość, która jest i w pokarmach, i w warzywach, i w owocach, jak również w sokach wypijanych, czy też w czystej wodzie. Niezalecane jest picie dużej ilości wody w czasie jedzenia albo tuż przed jedzeniem. Jeżeli chcemy się napić przed jedzeniem, to przynajmniej pół godziny przed jedzeniem, a w czasie jedzenia popijajmy taką ilość, która nam po prostu, że nie możemy już przełykać, bo coś spożywamy, że jest nam trudno przełykać, no to wtedy wiadomo. Ale nie popijajmy dużej ilości, ponieważ picie dużej ilości wody w czasie jedzenia powoduje rozcieńczenie soków trawiennych, co utrudnia nam później trawienie posiłku. Dlatego niezalecane jest to. Wracając do Starego Testamentu, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale, 7 i 8 werset czytamy. Gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu. Do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu. Więc widzimy, że tutaj Słowo Boże wylicza nam zdrową żywność. Żywność, którą Pan Bóg stworzył dla nas do odżywiania. Ta żywność była polecana dla Izraela w ziemi obiecanej. W dzisiejszej dobie dietetycy wracają znów do źródeł. Współczesna dietetyka zaczyna doceniać żywność naturalną. Ponieważ żywność dzielimy na żywność naturalną, czyli surową, oraz żywność przetworzoną. Żywność naturalna to ta, którą stworzył Pan Bóg. To są surowe warzywa, owoce, to są ziarna zbóż, nasiona i orzechy. Żywność naturalna ma tą cechę, że zawiera ona żywe enzymy i białka, które wspomagają procesy trawienne w naszym organizmie oraz wspomagają też wchłanianie spożytego pokarmu, a nie zawierają dodatków chemicznych. Zawierają natomiast bardzo dużo białka, witamin, minerałów. Zawierają błonnik, który jest bardzo ważny, oraz antyoksydanty i wchłaniają się w naturalnej postaci w naszym organizmie. Natomiast żywność przetworzona, w procesie przetwarzania dodawane są różne ilości cukru. I ten cukier występuje pod różną postacią. Kiedy kupujemy produkty, możemy sobie przeczytać, że tam jest albo dekstroza, albo corn syrup, albo fruktoza, albo glukoza. Wszystkie te, co mają końcówkę oza, to są cukry. To są cukry, które są dodawane do żywności. Również dodawane są tłuszcze, które są przetwarzane przez człowieka. To jest wszystko żywność przetworzona. I te substancje, które są sztucznie przetwarzane i dodawane do pożywienia, one są toksyczne dla naszego organizmu. Dodawane są one do krakersów, do ciastek, do ciast, do bułek, tych bułek, które są do hot dogów używane, albo bułki do hamburgerów. Zauważmy, że one mają bardzo długi okres przydatności do spożycia. Czy ten chleb taki biały, jak kupujemy na toasty, często używany, on będzie leżał, nie musimy go chować do lodówki, on będzie leżał na kontuar, czy w jakimś pudełku, w którym przechowujemy pieczywo i on się w ogóle nie będzie psuł. O czym to świadczy? To nam powinno dać do myślenia.
Jeżeli ten chleb się w ogóle nie psuje, to znaczy, że on jest naszpikowany konserwantami. A konserwanty, no to są substancje chemiczne. Natomiast pieczywo, które kupujemy u nas, my mamy w Windsor piekarnię i polską jedną i piekarnię drugą. I z tej piekarni polskiej, jak się kupi chleb, to trzeba naprawdę spieszyć się i go zjadać albo trzymać go w lodówce, nawet zimą, ponieważ on się bardzo szybko psuje. I to jest dla nas znakiem, że to pieczywo jest naturalne i ono nie jest naszpikowane chemią, dlatego też się szybko psuje. Dlatego też wybierajmy zawsze takie, nie te, które mają długi okres przydatności do spożycia, no bo wiadomo, że tam jest chemia. W przetworzonej żywności znajdują się substancje chemiczne w postaci konserwantów, dodatków smakowych również oraz wybielające substancje. Sztucznie, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, siostry, ale wybielające substancje to jest właśnie chlor, tak zwany blicz. Kupujemy mąkę bliczowaną. Zauważmy, że na półce stoi mąka bliczowana i stoi mąka niebliczowana. Z chwilą, kiedy ja się zorientowałam, że ta mąka, taka ładna, jasna, biała, jest bliczowana, przestałam ją kupować. Wolę kupić tą niebliczowaną. Wprawdzie pierogi wyjdą może troszkę ciemniejsze to ciasto, ale wiadomo, że to jest zdrowsze. Także jeżeli mamy wybór, to oczywiście lepiej jest kupić bez tej chemii i niebliczowaną. Sztucznie przetworzone tłuszcze, które są dodawane do produktów spożywczych, o których już wcześniej wspomniałam, jak czy ciastka, czy ciasta takie gotowe, które kupujemy, czy jakieś inne substancje, jakieś inne produkty spożywcze, one są niebezpieczne, ponieważ te tłuszcze osadzają się w naszych naczyniach w postaci złogów, zmniejszając światło naczyń krwionośnych. W tłuszczach jest zawarta substancja leptyna. Ta substancja, kiedy spożywamy pokarm, docierając do jelita, kiedy przejdzie z żołądka do jelita cienkiego, ona wysyła na drodze nerwowej sygnał do mózgu, że organizm już jest nasycony. I teraz ważna uwaga. Ten czas, kiedy zaczynamy jeść, do momentu, kiedy nasz mózg dostaje informację, że jesteśmy już nasyceni, trwa co najmniej 20 minut. Dlatego jest bardzo ważne dla osób, które zwracają uwagę, czy chcą się odchudzić, czy ważne jest dla nich, jak spożywają pokarm, żeby nie spieszyć się z jedzeniem. Jest to bardzo niezdrowe. Raz, że spiesząc się z jedzeniem, szybko jedząc, połykamy powietrze wraz z poszczególnymi kęsami. Drugie, jeżeli szybko połykamy, to wtedy ta żywność nie jest odpowiednio przeżuta. Lekarze dentyści mówią, że każdy kęs, który my gryziemy jedzenia, powinniśmy przeżuwać od 20 do 30 razy. Zastanówmy się, ja kiedyś tak próbowałam i siadłam i tak sobie myślałam, to szczególnie jak jesteśmy głodne, przyjdziemy z pracy, to trzeba bardzo dużo silnej woli, żeby każdy kęs tyle razy przeżuć. Ale dlaczego to jest ważne? Ponieważ nasza ślina, którą mamy w jamie ustnej, ona już jest pierwszym enzymem trawiącym. I w momencie, kiedy my zbyt szybko połykamy, to eliminujemy ten pierwszy etap trawienia i pokarm nie jest odpowiednio rozdrobniony i nie jest odpowiednio zmiękczony i ślina nie jest rozprowadzona odpowiednio wraz z tym pokarmem i wtedy on idzie do żołądka i to już tracimy pierwszy etap trawienia. Jest z tego punktu niekorzystne szybkie zjadanie, jak również z tego, że właśnie ten moment, ten okres 20 minut, od kiedy zaczynamy jeść do momentu, kiedy nasz mózg dostaje sygnał, że jesteśmy już syci, to jeżeli szybko jemy, to po prostu w tym okresie 20 minut zjemy znacznie więcej niż nasz organizm potrzebuje. Dlatego zalecane jest jeść w towarzystwie, rozmawiać w czasie jedzenia, odkładać widelec i nóż na bok w momencie, żeby po prostu się nie spieszyć i żeby ten pokarm pomału był przyswajany i pomału był wchłaniany przez nasz organizm i żebyśmy nie przekroczyły tej ilości jedzenia, którą nasz organizm chce i potrzebuje mieć, prawda, spożytą w czasie jednego posiłku.
Słodycze podnoszą poziom serotoniny. Serotonina jest to hormon występujący w organizmie, nazywany jest hormonem szczęścia. Zauważmy, że czasami jak jesteśmy, czujemy się takie może troszkę bardziej zdołowane, czy jest okres jesieni, zimy, krótkie dnie, mało słońca, to nam się chce tak coś trochę bardziej słodkiego. Wiadomo, że jest również osobnicza wrażliwość i pewne osoby mają od dziecka skłonności większe do jedzenia słodkich rzeczy, inne mniej. Ale zasada jest taka, że słodkie rzeczy, które jemy, które zawierają cukier, one podnoszą w organizmie zawartość serotoniny, która właśnie wpływa na nasze samopoczucie, daje nam uczucie zadowolenia. I dlatego jest nazywana hormonem szczęścia. Natomiast czekolada podnosi poziom dopaminy, substancji innej trochę niż serotonina, ale również dającej nam uczucie ogólnego zadowolenia i szczęścia. Czy już powinnyśmy robić przerwę, czy jeszcze troszkę? Bo ja nie pamiętam, jak to było. Jeszcze 10 minut? Może jeszcze 10 minut. Dobrze, bardzo proszę. Razem z cukrem, kiedy rozważamy problem cukru, chciałabym podnieść problem indeksu glikemicznego. Indeks glikemiczny określa nam, jak szybko spożywane węglowodany są rozkładane w naszym organizmie i podnoszą poziom cukru w naszej krwi. I teraz tak, pewne substancje, które przyjmujemy, które spożywamy, powodują, że węglowodany są rozkładane bardzo szybko i bardzo szybko podnosi się poziom cukru we krwi. Kiedy jest podwyższony poziom cukru we krwi, działa mechanizm w naszym organizmie, że jest to sygnałem dla trzustki, ażeby wytworzyć enzym nazywany insuliną. Insulina jest wytwarzana w trzustce, w komórkach, które produkują ją, i jej zadaniem jest regulowanie poziomu cukru we krwi. Kiedy ten poziom cukru się szybko podnosi, wówczas od razu jest wyrzucana duża ilość insuliny, która szybciutko obniża ten poziom cukru, a kiedy poziom cukru się obniża, z kolei nasz mózg go odnotowuje, że jesteśmy głodni. Natomiast drugie produkty, one powodują to, że powoli ten cukier, węglowodany powoli są rozkładane i następuje powolny wzrost poziomu cukru i wtedy my tak szybko nie odczuwamy głodu. Zalecane jest spożywanie pokarmów o niskim indeksie glikemicznym, poniżej 55, albo też mniej. I tutaj głównie w tej grupie to są warzywa kolorowe, takie jak papryka, brokuły, szparagi i inne, oraz niektóre owoce, nie wszystkie owoce, ponieważ niektóre owoce zawierają cukry proste, które szybko podnoszą nam. Ale zasadą jest taką, jeżeli spożywamy warzywa, zauważmy to, że jeżeli najemy się warzyw, marchew, sałata, papryka, to nie czujemy tak szybko głodu, ponieważ do tej również grupy, którą opuściłam, należą również pieczywo wieloziarniste. Jeżeli kupujemy chleb, zwracajmy uwagę, żeby to nie był tylko multigrain, ale jak czytamy etykietkę, żeby tam pisało również whole wheat albo whole oat. To znaczy, że to jest z tego przemiału zboża, że nie jest oczyszczone zboże. To jest bardzo ważne, żeby to nie była mąka ta biała i czysta, ponieważ pieczywo to białe. Bułeczki przez nas lubiane. Często dzieciom dajemy bułeczki. Uważamy, że to jest, jak ja byłam jeszcze dzieckiem w Polsce, to się uważało, że to szlachetne pieczywo, że to takie delikatne dawało się dzieciom, ale dzisiejsze badania pokazują, że to nie jest takie dobre, bo to jest, bułeczki są pieczone z mąki, która jest oczyszczona z otręb, a w otrębach są właśnie najbardziej korzystne dla naszego organizmu substancje, jakimi są minerały, enzymy oraz błonnik. Błonnik jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Spożywanie dużych ilości warzyw i owoców obniża ciśnienie krwi, obniża poziom cholesterolu, działa antyrakowo. Jeżeli gotujemy warzywa, to najlepiej jest je gotować na parze, albo jeżeli już w wodzie, to w jak najmniejszej ilości wody i bardzo krótko.
Ja widzę z praktyki, że na przykład brokuły to wystarczy zagotować dosłownie 3-4 minuty, one już są miękkie. Jest taka zasada, że czym krócej gotujemy warzywa, tym mniej one tracą witamin i minerałów, przechodzi do wody i tracą wtedy. Są bardziej wtedy pożywne dla nas. Poza tym warzywa zawierają również antyoksydanty. Antyoksydanty to są substancje, które wspomagają odnowę komórek i hamują procesy starzenia oraz hamują proces rozwoju komórek nowotworowych. Izraelici, będąc na pustyni, wiemy, kiedy Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu, kiedy oni szukali jedzenia, oni wspominali to, co jedli w Egipcie, że jedli czosnek. Czosnek jest bardzo też wartościowy. Czosnek jest nazywany naturalnym antybiotykiem, ponieważ on ma działanie antywirusowe i antybakteryjne. On zabija bakterie, zabija wirusy. Poza tym również obniża ciśnienie krwi. Błonnik, o którym wspomniałam wcześniej, błonnik zawarty jest również w warzywach, w owocach, jak również w tym pieczywie multigrain, w płatkach owsianych jest go bardzo dużo. Dlaczego błonnik jest taki ważny? Błonnik jest ważny, on jest nazywany wymiataczem naszych jelit, ponieważ błonnik, on przyspiesza perystaltykę jelit, powoduje to, że jelita nasze zaczynają szybciej pracować i wtedy substancje pokarmowe, które spożywamy, są przesuwane szybciej w jelitach i zapobiega to zaparciom raz, bo nie ma takiego długiego okresu, żywność nie przebywa tak długo w jelitach i nie jest odciągana woda, więc błonnik działa przeciw zaparciom, jak również jest bardzo ważny, ponieważ nam daje uczucie sytości. Daje uczucie sytości przez to, że on, kiedy spożywamy, pęcznieje. Łączy się z wodą i pęcznieje i przez to wypełnia jelita najpierw i daje nam uczucie nasycenia. Jest to ważne dla osób, które właśnie zwracają uwagę i chcą, prawda, czy są na diecie, czy zgubić wagę. Manna, jedzenie, które Pan Bóg dawał dla Izraela. Manna, jak czytamy w Piśmie Świętym, ona się bardzo szybko psuła. Pan Bóg polecał, było dane tyle tej manny, że wystarczyło na jeden dzień. Jeżeli ktoś próbował zgromadzić sobie zapas na następny dzień, nie mógł już z tego skorzystać, ponieważ ten pokarm się psuł. On był tylko dobry na jedną dobę, na jeden dzień. Było tyle dane. Ponieważ był pokarmem od Pana Boga i był pokarmem naturalnym. Manna nie zawierała żadnej chemii, dlatego też się psuła. To może byśmy na razie z tym skończyły. Znaczy pierwszą część, dobrze? I zrobimy sobie krótką przerwę na kawę. Ja troszkę się napiję wody i wtedy będziemy kontynuować. Dobrze? No, dziękuję.